którzy prosili nas, a zwłaszcza chorych, cierpiących. Polecamy Tobie, Jezu, wszystkie te dzieci. O Matko, spójrz dzisiaj na każdego z nas i wyjednaj na nas potrzebne łaski. Jakże, Panie Jezu, pragniemy Ci polecić siebie samych dzisiaj, całe nasze życie. Prowadź nas, Jezu. Jakże dzisiaj uwielbiamy Twą obecność i dziękujemy Ci za wszystko, co nam dałeś. Za Twą miłość nieustanną i przebaczenie. Ale jeszcze, również Ci, Jezu, przepraszamy za wszelkie odejścia nasze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Panie, Ty nam udzielasz łaski. Ty jesteś naszą siłą. Prowadź nas, Jezu. Niech sakrament Chrztu Świętego, który otrzymaliśmy, niech Jego moc działania ożywi nasze serca. Niech Duch Święty, którego Jezu nam ofiarowałeś, niech Duch Święty teraz otworzy nasze serca na Twoją łaskę. A teraz powstańmy wszyscy i zaśpiewamy prosząc Ducha Świętego, czy przyjdź Duch Święty. Zaśpiewajmy i unieśmy te referencje do naszego Ojca. Jezus nas kocha. Ojciec najlepszy chce nas wziąć jak dzieci pod naszą ręce. Wysoko do mamy i do taty. Ojcze, weźmie swoje objęcia, Panie Jezu. I prośmy Ducha Świętego. Niech otworzy serca nasze i naszych bliskich, których tu nie ma, a może są w ojczyźnie nasze.
Czerwego, święty Janie Pawle II. Stawcie się ze nami. Wy, którzy ukochaliście Matkę Najświętszą tak wielką miłością, o Maryjo Matko Nasza, staw się teraz za nami, Panie Jezu. Proszę Cię, abyś dotknął każdego serca tutaj. Ulecz rany w każdym sercu tu, każdą ranę. Dotknij tych, którzy często mają ból głowy, ulecz im, którzy tracą wzrok i słuch, którzy mają chorobę drogę, żołądek, którzy mają chorobę infekcji skóry i ciała, infekcji krwi. Ulecz im, Jezu. Proszę Cię, Jezu, obdarz potomstwem tych, którzy na mnie czekają. O Panie, dotknij tych, którzy mają chorobę nerwy, żołądek, którzy mają chorobę krążenia, którzy mają chorobę cukrzycy. Ulecz im, Jezu, ulecz tych, którzy mają chorobę nowotworową i są podczas tej terapii, by powrócili w pełni do zdrowia. Ulecz, Jezu, tych, którzy myślą o rozstaniu w małżeństwie. Ulecz im relację. Ulecz im miłość. Panie Jezu, dotknij tych, którzy mają często ból kości, choroby stawu, kręgosłupa. Jezu, ulecz mnie dzisiaj. Pan Jezus pyta się każdego z nas, Chrystus się pyta. Tak jak pytał tych trędowatych, co chcecie dziś. Oni zostali uzdrowieni. Ty, Jezu, uzdrowiłeś. Dzisiaj proszę Cię, uzdrów nas, nasze serca. Pan Jezus pyta się każdego z nas. Powiem, co chcesz, aby uczynił dla Ciebie, tu i teraz. Z jakichkolwiek myśli samobójczych,
przetnij te wszystkie więzy, które łączyły do tego czasu z mocami zła. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie Jezus, spójrz na te dzieci. Te dzieci należą do Ciebie. Uwolnij te dzieci z jakichkolwiek działania, oczarowania swojego ducha na ich życie, na ich przyszłość. Chroni je, Jezu, chroni masz to. A Ty, Matko Najświętsza, weź te dzieci dziś, tu obecny pod swój plan, aby żadne się nie zapomniło i wyprowadziło w miłości ku Tobie i Twojemu Synowi, a naszemu Panu i Zbawicielowi, który jest tu i teraz pośród nas, który był, jest i będzie na wieki wieku. Dlatego teraz uwielbiajmy Jezusa, śpiewajmy całą miłością, uwielbiając na całym sercu. Pustelni Pannaia.
proszę Cię, Święty Ojcze, abyś teraz spojrzał na tych braci i siostry tutaj. Ty, który żyłeś w ubóstwie, posłuszeństwie, w całkowitym wyrzeczeniu przez post i pokutę, zjednoczony z Jezusem, wstaw się teraz w prośbach, które Tobie przedstawiamy. Jeszcze raz poproście Świętego Ojca Szabę. I niech tak się stanie, jeśli będzie to wolą samego Boga Ojca, ale przede wszystkim prowadź nas drogami ku świętości, przykazań, byśmy mogli kiedyś spotkać się w wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Święty Szarbel, patronie nas wszyscy, święty Szarbel, patronie nas, módl się, a w środę rocznica wyboru Jana Pawła II, który mówi: no na biatę Paula, nie lękajcie się, ja jestem z wami i dlatego dziś dla niego. Święty Janie Pawle, patronie nas, wszystkie dzieci, święty Janie Pawle, patronie nas, módl się za nami. A przez nas tego będzie mieć zadanie. Święty Szarbel, ustawię za to. Panie Jezu, dotknij tych wszystkich Panów zrobionych. Dziękuję Tobie, że znaleźliśmy za rodzinę. Wspomóż mi. Daj mi moc i siłę, Panie. Za każdego z nas. Ja nie znam Was, ale On Was zna. Jezus wie o Tobie wszystko. Zna Twoje myśli. Nie ukryjesz się przed Nim. Nie uciekniesz przed Chrystusem. On zawsze będzie przy Tobie. Amen.
Thank you.